Witajcie, cześć i dzień dobry dla nowo przybyłych. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest rozkładający każdego mechanika, każdego kierowcę. Otóż powiem wam, zaczęło coś piszczeć w samochodzie. Kiedyś pokazałem film, na którym próbowałem zaoszczędzić wcześniej. Wymieniłem sobie jedną rolkę przy alternatorze. Po tym czasie już nie pamiętam, żebym nie poprzekręcał czegoś. W każdym bądź razie została wymieniona druga rolka, został zregenerowany alternator, został naprawiony, może nie naprawiony, tylko łożysko zostało wymienione na kompresorze klimatyzacji. I oto okazuje się sytuacja, że samochód, jak łapie temperaturę, zaczyna piszczeć w okolicy alternatora. Stetoskopem sprawdzałem, oczywiście wszystko wskazuje na to, że gdzieś tu w okolicy paska gdzieś coś piszczy. Nie wiem, czy będzie to słychać od razu na dzień dobry, jak samochód odpalę. Niemniej jednak zobaczymy po zapaleniu samochodu, co będzie, czy to w ogóle będzie słychać na nagraniu. Myślę, że będzie. I zaskoczę was bardzo, aczkolwiek zaskoczę każdą osobę, która nie miała styczności z czymś takim. Idę, odpalam i poczekamy chwilę, aż zacznie piszczeć. Nie wiem, co prawda, jak kamera będzie przenosiła wysokie dźwięki, bo piski są wysokiej częstotliwości. Jeszcze w tym momencie ich nie ma, choć na początku coś się zaczęło pojawiać. Już powoli zaczyna piszczeć. I po prostu szlak człowieka trafia. Sprawdzony rozrząd. Wymienione rolki, wymienione łożyska. Założony pasek był nowy. Jeden, drugi. Choć wiadomo, paski rozrządu nie piszczą, ale rolka czy napinacz by mogła, czy pompa wody mogłaby go piskiwać. Nie wiem, czy to w tym momencie słychać, zaczyna być, czy jeszcze nie. Wezmę kamerę w rękę. Pasek ma ślady, ale oczywiście ślady ma od nowej rolki. One z jakiegoś materiału dziwnego. Zostawia takie ślady, ale piszczy. Myślę, że ten pisk nadal nie słychać. Nie słychać. Poczekamy, aż jeszcze będzie bardziej piszczało. Generalnie, co oprócz rzeczy pracujących, jest wałek rozrządu, który się kręci. Ale gdyby wałek piszczał, to już by go nie było. Na alternatorze jest pompa wakuum, która pracuje w oleju. Słychać piszczenie? Myślę, że słychać, prawda? A teraz zobaczcie. Dla zaskoczenia zrobię pewną rzecz. Teraz.
A teraz będzie piszczało pełną parą. No właśnie. Idę zgasić samochód, będzie nam łatwiej. I pisz dalej było słychać. Odpalimy jeszcze raz. No właśnie. I tu rodziłoby się pytanie dla każdego właściciela mechanika, który już pewnie kapnął się, o co chodzi i dlaczego słychać pisk rolki, pisk paska, pisk łożyska, alternatora, napinacza, klimatyzacji bądź napinacza klimy, nie klimy, tylko rozrządu, chłopie, co ty w ogóle gadasz? Dobra, to ja już wam teraz powiem. Taka rzecz zdarza się jeden chyba przypadek na milion. Ja jestem tym pierwszym milionowym. Otóż okazuje się, że rozszczelniła się pompa wakuum, która zamontowana jest tu, na alternatorze. Problem jest do sprawdzenia o tyle duży, że to jest podciśnienie, czyli ssanie powietrza powoduje pisk. Czyli jest jakaś mikroszczelinka, przez którą piszczy i słychać. Tak jak my próbujemy gwizdać, ściskając usta i oczywiście ciągnąc powietrze. To samo dzieje się w alternatorze, czego nie można stwierdzić, pryskając na niego cokolwiek, ze względu na to, że on wciąga to gdzieś tam mikrodziureczką. Cholerstwo wychodzi na to, że się rozszczelniło i porobić nam takiego psikusa. Także powymieniałem wszystkie rolki, powymieniałem łożyska, wymieniłem łożysko na klimatyzacji, na napinaczu. Sprawdzony był rozrząd, gdzie i taka prosta sprawa. Nie jest sprawdzić rozrząd. Napinacz od rozrządu sprawdzić, to też nie jest tak, była taka prosta sprawa. A tu okazuje się, że pisk pochodzi z pompy wakuum zamontowanej pierońsko na alternatorze. Dlatego z okolic alternatora tutaj powstawał pisk. A dlaczego ten pisk nie powstaje od razu na zimnym silniku, tylko na gorącym? Otóż dlatego, że metal się rozszerza na gorącu i po prostu w temperaturze coś, jakaś tam mikroszczelinka się robi. Także myślę, że tym filmem będę ratował niejednemu tyłek, któremu coś zacznie piszczeć. To zacznijcie od tego, żeby w waszym pojeździe zdemontować, zdjąć wężyk od podciśnienia, który leci do czegokolwiek. Ja ściągnąłem wężyk akurat, który od pompy wakuum leci gdzieś tam rureczkami w stronę N75 do zaworu, który steruje sobie turbinką. Także widzicie, taka mała pierdoła narobiła tyle kosztów i nie jeden ręcze by się na to naciął, bo skoro na gorącu coś piszczy, to się wymienia, ale nikt, wierzcie mi, nie wymienia nigdy całości, czyli nie stawia do mechanika i nie mówi: proszę pana, proszę mi powymieniać wszystkie rolki, wszystkie paski i tak dalej. No zdarza się coś tam sporadycznie. Ale nikt nie robi kompleksu takiego, że wymienia łącznie z klimatyzacją, komplet z łożyskami alternatora, tylko ewentualnie pasek wielorowkowy, rolki, napinacz wymienia. Chyba że jest taki maniak, nie? Ale ja nie lubię, jak coś się dzieje i dlatego dzielę się z wami, żeby ratować wam tyłek, bo jeżeli wam się zdarzy podobna sytuacja, to sprawdźcie sobie, a może wam to naprawdę kupę nerwów uratować, czasu i kasy. Także trzymajcie się jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej.